Wow, potężna hala. Najprawdopodobniej tutaj znajdowała się może jakaś restauracja. A tutaj ktoś mieszka, no. Ładnie ktoś tu pomieszkuje. Albo mi się wydaje, albo brakuje podłogi. Nie no, na pewno to się zapadło. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach Walimia i pokażemy wam stary niemiecki zajazd. Zapraszamy do oglądania. Normalne, że jak to w Polsce, jak to w naszych okolicach, wszystko musi być zdewastowane. Natomiast postaram się wam pokazać wszystko, co zostało w jak najlepszym stanie. Ha, za resztę będzie już pracowała nasza wyobraźnia oczywiście. I jak zawsze, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Żeby poruszyć waszą wyobraźnię. Znajdujemy się teraz w pierwszym głównym holu. Będziemy zaglądać powierzchownie do każdego pomieszczenia, żeby zobaczyć mniej więcej, co tu się znajdowało. Zobaczcie. Albo mi się wydaje, albo brakuje podłogi. Nie no, na pewno to się zapadło. Masakra. Fajnie to wygląda. Komicznie. Idziemy dalej. O, już Klaudia się drze. Chodź, już znowu coś znalazłam. Co? Malowidła na ścianie. No, pozostałości. Fajne to okienko. Podejrzewam, że to była jakaś kapliczka. Zobaczcie, parapet z marmuru. Że to była jakaś kapliczka, tu pewnie stała jakaś figurka i to było połączone razem z tym malowidłem. Przejdziemy sobie dalej. Jak już tutaj mnie zawołałaś, bo chciałem iść holem i sprawdzić sobie pomieszczenia po bokach. Totalna ruina. Jakaś ozdoba. Kurczę, nie chciałbym zbytnio po tych szkłach tutaj chodzić. Aha, i wyszliśmy z powrotem do głównego holu. No widzę, że właśnie dużo takich jest świętych obrazów. Figurek, posączków, łazienka. Piękne schody. Pięknie to musiało kiedyś wyglądać. Ja załączę wam zdjęcie na pewno do filmu, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko kiedyś wyglądało, kiedy to funkcjonowało oczywiście. Wow. Potężna hala. Najprawdopodobniej tutaj znajdowała się może jakaś restauracja. Może tutaj kiedyś, kiedy znajdował się tutaj zajazd niemiecki, odbywały się jakieś bale i tego typu rzeczy, bo powiem wam, że sala wygląda na taką, potężne witraże, no coś pięknego. Mimo że to wszystko jest w ruinie, no to naprawdę warto było tutaj zajrzeć, żeby wam to wszystko pokazać. Ja sobie może zrobię kilka ujęć i zaraz przejdziemy dalej. Zur gute Laune,
czyli miejsce, w którym się właśnie znajdujemy, za czasów Niemca, bo tak się to u nas wypowiada. Właścicielem był Paul Krause. Widziałem wizytówkę z 1919 roku, ale nie znalazłem nigdzie daty budowli tego miejsca. Wizytówkę, pocztówkę oczywiście załączę, zobaczycie ją gdzieś tutaj, w tym miejscu, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało, kiedy to funkcjonowało. Okej, ja zrobiłem parę ujęć. Idziemy teraz, byłem tu już przed chwilką, bo robiłem tutaj ujęcia. Najprawdopodobniej stół do bilarda, o ile dobrze widzę to, bo jest obrócone. Chciałem wam pokazać te piękne zdobienia z piaskowca. Zobaczycie je na ujęciach. Piękne. Wielka szkoda, że ktoś już sobie je najprawdopodobniej przyszykował do wyniesienia. Jak większość rzeczy, miejsce widać teraz jest miejscem schadzek do popijania alkoholu. Piękne malowidła na ścianach. Nie mam pojęcia, co tutaj się znajdowało. Widzę, że tam jest takie piękne zaokrąglenie. Nie wiem, czy to kiedyś nie było jakieś przejście tam po łuku, czy po prostu była to jakaś półeczka i znajdowały się tam jakieś rzeczy, zdobienia. Piękne miejsce, naprawdę. Ja to widzę tak, że tutaj gdzieś znajdował się kiedyś fortepian, siedziała góra, tutaj stoliki, bal, jedzenie. No kurczę, coś pięknego, o ile działa komuś odpowiednio wyobraźnia. Budynek widać stoi na czerwonej cegle, starej. Czyli w sumie raczej najlepsze. Co my tutaj mamy? Przycisnę się. Troszkę mi się przytyło ostatnio. Chyba więcej urbexów musimy robić. Najprawdopodobniej tu znajdował się jakiś spichlerz i trzymali tutaj jedzenie lub po prostu, jak widać, porcelanę, talerze. Fajnie, że tutaj coś jeszcze ostało się i zostało. Można zobaczyć, sprawdzam, czy nie znajdują się jakieś ciekawe emblematy w porcelanie. Chociaż polska porcelana, chociaż wielkopolska, z tego co pamiętam. A zerkniemy sobie na jeszcze jeden z ciekawości. Nie, większość nie ma. Czyli po prostu albo chińska, albo polska porcelana. No tam to mieliśmy schodzieży, jak było widać. Znowu toalety. Tutaj najprawdopodobniej wydawali jedzenie. Tak mi się wydaje, to okienko i ta wielka hala. Także to wszystko można połączyć w kropki. Połączyć kropki. Tutaj najprawdopodobniej znajdowała się kuchnia, bynajmniej ja to tak widzę. Wszystko okafelkowane, te szafki wiszące. Zobaczcie, tą piękną szafkę jeszcze ze zdobieniami, jest dosyć stara. Metalowe zamki. No i tutaj mamy już niemiecką porcelanę, właśnie takie coś chciałem znaleźć czy zobaczyć. Szkoda, że to wszystko tak skończyło tutaj zrujnowane i pobite, bo miejsce naprawdę ma swoją passę. Okej, przejdziemy może na piętro, tylko musimy stąd zawrócić albo wyjść z budynku i chyba tak będzie najlepiej, najszybciej. Barsdorf to właściwie Niedźwiedzice, ale w 1936 roku ta mała wieś, w której obecnie się znajdujemy, została przyłączona do Jugowic, w których właśnie obecnie się znajdujemy we współczesnych czasach. Jednak wróciliśmy się stamtąd. Chciałem też wspomnieć o posadzce, bo jak widać, drewniany parkiet. Było to wszystko zrobione w pięknym stylu i naprawdę drogim, że tak to ujmę. Pięknie to musiało wyglądać. Chciałbym zobaczyć tą salę, jak wyglądała w swojej świetności kiedyś. Teraz przejdziemy na piętro. Pozdrawiamy Tomka, który podesłał nam lokalizację tego miejsca.
naszego widza i znajomego z Irlandii. W sumie jeszcze się nawet nie widzieliśmy, ale na pewno się spotkamy w tym roku. Dzięki za podsył, pozdrawiamy. No i właśnie chciałem wspomnieć, że kazał mi uważać na oczywiście posadzkę, bo miejscami spada w dół. Ale to rzecz jasna, że trzeba na to uważać. Lalka taka creepy trochę. Zawsze tak mówię, jak zobaczę jakiegoś misia albo lalkę. Przycisnę się. Dobra, już nie udawaj damy, że tak przypakowałeś. Wersalki, stolik. No coś tutaj się ostało. Nie jest tak, że pomieszczenia są kompletnie puste. Więc miło. Szkoda tylko, że wszystko jest rozrzucone i rozbite. Tutaj mamy nasze najbardziej chyba niebezpieczne miejsce, gdzie nie mam zamiaru nawet stąpać po posadzce, podłodze. Szafa, tutaj to już raczej PRL, to współczesne wszystko. Mamy jeszcze jedno piętro do zwiedzenia, co tam masz? A Klaudia ubolewa nad tym, że tyle firanek się zmarnowało. Ja ubolewam najbardziej nad tą porcelaną i nad stanem tego wszystkiego. Nie idź tam dalej. Chodź, chodź, chodź. Ja wiem, że ostatnio trochę więcej jajec dostałaś. Urbexowych. Ale to nie znaczy, że masz iść od razu i się zabić. Idę na te piętro. Przechodzimy na... Byliśmy na pierwszym, na drugie piętro. Wow, jakie to jest kuźwa wielkie. Zostawiłem Klaudię. Daję jej minutę, aż zacznie nas wołać. Średnio to widzę. Ale kawałek. Kawałek spróbuję. Jakiś stryszek. Mnóstwo rozrzuconych pierdół, firan. Mebli. O, piękna szafeczka. Brakuje tutaj tych małych szufladek. Ale zobaczcie te zdobienia. No piękne. Naprawdę, że to się tutaj zachowało. To jestem w szoku. Uważaj na podłogę. Patrz pod nogi najlepiej. Tutaj już dalej nie ma nic ciekawego. Widzę, że tam Saigon jest totalny i podłoga jest w coraz gorszym stanie, więc wracamy. I wyszliśmy z tego półpiętra, z tego stryszku i zmierzamy na prawdopodobnie ostatnie piętro. Łazienek sporo tutaj mieli. No bo wiesz, to jeszcze funkcjonowało do chyba 2009 czy 2010 roku. Pod nazwą Renesans. Selfie. Cześć. Straszna pleśń. Wszystko już gnije. Nie ma tu co zbytnio pokazać w tym pomieszczeniu. Idziemy kawałek dalej. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ostało się troszkę mebli. Dobrze, że ktoś otworzył okno i wietrzy, bo trochę śmierdzi grzybem. O, tutaj też otworzyli okno. Pomyśleli, nie? Wiesz, ci, co dewastują takie miejsca, to jednak fajne chłopaki są. Zawsze wywietrzą. Jeszcze, nie?
Myślą, firanki pozdejmowali, może chcieli ubrać czy coś. Najmniej ciekawe piętro. Najmniej ciekawe, dokładnie. Spadamy na dół. O, kurde, jak ja mogłem to ominąć? Najmniej ciekawe, ale jednak. Piękne szafeczki. Zostały. Ale tu śmierdzi, nie będę mówił, co tam leżało na podłodze. Ludzie to takie świnie. Dobra. Tutaj wchodziliśmy. A tutaj ktoś mieszka, no. Dokładnie, ktoś tu pomieszkuje. Teraz go nie ma, nie będziemy mu tutaj grzebać, dlatego pewnie tutaj okno mamy zamknięte i te drzwi były zamknięte. Zostawił sobie też telewizor. Dobra. Nie będziemy mu tutaj się wpierdzielać i przeszkadzać. Dobrze, że go nie spotkaliśmy. Chyba, że gdzieś tutaj się chowa. Dobra, chodź, Klaudia. Schodzimy na dół. W latach 70. pod tym adresem znajdował się tutaj zajazd, metalowiec, dom wczasowy, fabryki silników z brzegu, więc budynek jest bogaty w swoją historię. Na początku był właścicielem Niemiec Paul Krause, którego wspominaliśmy wcześniej na poprzednich ujęciach, zwany Ropuchą. Nie wiem skąd ten pseudonim, może był podobny do ropuchy albo do żaby. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym budynku? To, że jestem happy, że zachowało się tutaj tyle tych zdobień i artefaktów. Zerknęliśmy jeszcze do piwnicy, no bo nie odpuścilibyśmy, gdybyśmy tutaj nie zajrzeli. Tutaj można zobaczyć stare menu i zamówić pierogi. Jeszcze spoko ceny nawet były, nie? To były jeszcze te czasy, gdzie pierogi kosztowały 8 zł za porcję, a nie 30. No zostało tutaj jeszcze troszkę ciekawych rzeczy. Gdzieniegdzie właśnie widać jeszcze te zdobienia porozrzucane po całym niestety budynku. Zobaczcie tutaj to całe łączenie sufitowe, najprawdopodobniej to wszystko jest bodajże albo prawie wszystko z piaskowca. No i warto było zajrzeć do piwnicy, bo jak zwykle w takich typu budynkach z historią coś mogło być schowane w posadzce i ktoś czegoś tutaj ewidentnie szukał lub po prostu był tutaj z wykrywaczem i coś mu tutaj pikało, no bo tak to wygląda. Albo ktoś po prostu wiedział, że tutaj jest coś schowane i po to wrócił. O. Coś tutaj było namalowane na tym stole. No piękne te zdobienia. Dla samych tych zdobień warto było tutaj przyjechać. Okej, będziemy powoli wychodzić z budynku, bo w sumie przejrzeliśmy już cały. A wy pewnie razem z nami. Widzimy się na zewnątrz. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak było, pamiętajcie o pozostawieniu łapki pod spodem, subskrypcji. I pozdrawiamy was. Do zobaczenia. Dark Travelsi.